Do oglądania. Dziś tematem odcinka będzie podświetlenie ambiente. Dokładnie chodzi o to podświetlenie, co wychodzi z lampki pod sufitki i oświetla nam cały kokpit na czerwono. W dzisiejszym odcinku nie będziemy zajmować się podświetleniem z przodu w tej lampce, ponieważ każdy je zazwyczaj ma. Ja u siebie nie miałem, bo miałem bardzo biedną wersję i po prostu dokupiłem sobie tą lampkę osobno i dołożyłem. A więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie podświetlenie, ale nad tylną kanapą z tej lampki, która znajduje się właśnie z tyłu. Wielu z widzów, którzy oglądają mój kanał, pewnie już zauważyło, że jest to moje pierwsze wystąpienie przed kamerą od początku, także trochę się stresuję i jeśli coś jest nie tak, to po prostu przepraszam i wybaczcie, postaram się udoskonalać to wszystko. Długo zastanawiałem się, jak to zrobić, jakie diody wykorzystać, aby to współgrało razem z tą lampką z przodu, jak to rozwiązać dokładnie, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Siedząc przy kawie wieczorem wpadłem na taki pomysł, aby wziąć diody z lampki z przodu, więc postanowiłem szybko poszukać na internecie, czy coś takiego okazyjnie nie da się kupić. No i co, długo nie trzeba było czekać, znalazłem lampkę przednią. To jest ta czwóreczki, kupiona za 25 zł plus przesyłka. Więc po co się babrać w kombinowanie, dokupywanie jakichś diod, jakieś rezystorki czy coś, jak tu mamy wszystko gotowe. No dobra, więc bierzemy się do pracy. Aby wyciągnąć sobie tą lampkę, wystarczy ją podważyć. Żadna filozofia jakimś płaskim podważakiem plastikowym, śrubokrętem. Ja użyję klucza. Zróbmy tak po prostu, żeby nie uszkodzić sobie tapicerki tutaj, te podsufitki, nie? No ja chwilowo nie mam nic innego pod ręką, więc użyję po prostu kluczy. I już mamy lampkę na wierzchu. Odpinamy sobie kostkę. Tu jest u góry taki dzyndzel. Jego trzeba nacisnąć. I kostka wychodzi i mamy lampkę na wierzchu. Dobra, na początku musimy sobie zorganizować jakiś stolik. Ja stolika nie posiadam, więc wziąłem po prostu karton po telewizorze. Dobra, następnie musimy wyciągnąć nasze diody z tej lampki przedniej. Diody są tutaj. To jest ten cały zespół. Wychodzą z nich dwa kabelki. I tu jest jedna wsuwka i tu jest druga wsuwka. Wypinamy to, wyciągamy i pokażę, co dalej. Te całe diody, ten cały taki zespół trzyma się z boku na takich zaczepach. Musimy sobie wziąć tam delikatnie, śrubokrętem poodginać i to wypchnąć do góry. A już mówię, dlaczego nie chciałem kupować osobno diod, ponieważ tutaj mamy wszystko w komplecie, zaraz Wam pokażę. Muszę to otworzyć. O. Zobaczcie, tu mamy dodatkowo rezystorek, są dwie diody, jest to fajnie szczepione w fajnym opakowaniu, od razu kierunkowo one będą świecić w dwóch różnych miejscach, także fajnie to będzie oświetlało tylną kanapę. Dobra, następnie bierzemy sobie naszą lampkę z nadtylnej kanapy i musimy wyciągnąć cały ten plastik. To się trzyma tutaj na takich zaczepach. Tu musimy podważyć w czterech miejscach to sobie, aby to nam fajnie wyszło. W zasadzie już wychodzi. To sobie odstawiamy na bok i tak to wygląda. Dobra, teraz musimy sobie wyznaczyć miejsca, w których będą otwory. Aby to zrobić, ja Wam tutaj wrzucę w przebitce taki schemacik mały, jak to rozrysować. A mianowicie ja będę robił to tak.
musimy sobie wyznaczyć środek tutaj, czyli jeśli tu mamy 7, no to po 3,5 od tej strony, dodatkowo od dołu, od tej krawędzi w górę 2,7 mm, to będziemy mieli środeczek i 10 mm w lewo, w prawo i 10 mm w lewo. I to będą nasze punkty do wiercenia pod diody. Dobra, ja te punkty mam ustalone i bierzemy sobie, nawiercamy od drobnego wiertła, nie wiem, 1-2 mm. Później rozwiercamy sobie po troszkę więcej. Ja będę robił do wielkości 4,5, może 5 mm. Zaraz Wam dokładnie nawet pokażę. Zmierzę sobie otwory w starej lampce. mm. Najlepiej właśnie, jakbyście mieli takie wiertła z takim jakby takim ostrzem, takim czymś, co można przez taką końcóweczką ostrą, co właśnie przestawia się, ona się fajnie wbija i wiertło nam się nie ślizga po powierzchni. Dobra, i bierzemy sobie teraz po troszkę większe wiertła i rozwiercamy to. Dobra, jak już otwory mamy wywiercone, no ja troszeczkę to źle zrobiłem, za szeroko to wziąłem, ale to nic, poprawię sobie tam farbą, to sobie nadrobię, nie? Musimy zamocować nasze diody. Ja do tego użyję pistoletu z klejem na gorąco i przykleję to w dwóch miejscach, aby to sobie się działo fajnie. I tyle. No dobra. Lampeczka jest sklejona. Diody na swoim miejscu, tak to wygląda. Szczerze, pierwszy raz używałem pistoletu na gorąco. Nigdy go nie miałem, dopiero co zakupiłem, ale szczerze, zajebista sprawa. Żałuję, że wcześniej o tym nie wiedziałem i nie użyłem tego. Tak to wygląda, no z tej strony mniej estetycznie, ale po prostu no ja dałem ciała, moja wina. Dobra, teraz musimy sobie z powrotem złożyć to, o, i pokażę Wam gdzie podłączyć, wsunąć w zasadzie te kable, aby to działało odpowiednio. Dobra, jak wszystko mamy poskładane, to aby podłączyć to lampeczkę, to tak, brązowy kabel idzie tu do góry między tą blaszkę jedną i drugą, a zielono-czarny tutaj na dół. To ja sobie wezmę, to jeszcze zaizoluję te kable, też przykleję na kropelkę, znaczy na klej na gorąco, żeby to już mi się nie ruszało, żeby jakiegoś zwarcia czasami nie zrobiło. I teraz jeszcze ważna kwestia. Ja zrobiłem trochę błąd, bo za wysoko osadziłem cały ten panel z diodami i przez to cały ten plastik nie do końca mi się schodzi. Powinienem to troszeczkę podrzeźbić tam, żeby to niżej siadło, ale to nic. Tu się pospinało, wejdzie w podsufitkę i tego nie będzie widać. Tak to będzie wyglądać. No i dobra, idziemy montować na auto. Dobra, a tak wygląda efekt końcowy. Podświetlenie ładnie działa. Przyciski podświetlane są. Diody świecą w różną stronę, tak jak jest to z przodu zrobione. Dodatkowo lampeczki boczne
Muszę tutaj założyć LEDy tak samo jak i z przodu. O, tutaj są inne, tam są inne. Ale to nic. Grunt, że mod jest udany. Działa tak jak powinno. Fajnie to wygląda. Zobaczymy jeszcze jak w nocy to będzie. Ale uważam, że jest super. Dobra, jeśli się Wam podobało, zostawcie lajka. Jeśli Wam się nie podobało, to też napiszcie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym jeszcze zrobił, nagrał. Jakie modyfikacje przeprowadził, może jakieś inne poza samochodem też, bo nie tylko to robię. W sumie naprawiam też telewizory, chyba zacznę też o tym poradniki nagrywać. No ale co? Wszystkiego dobrego, cześć i oglądajcie następne filmy. Dzięki, na razie.